Centra realizacji Amazon to miejsca, w których na ogromnych przestrzeniach dokonują się złożone operacje. Nasze wymagania dotyczące przygotowania, etykietowania i pakowania produktów mają umożliwić pracownikom centrów realizacji możliwie jak najefektywniejszą pracę. Dzięki temu każdego dnia jesteśmy w stanie realizować miliony zamówień, a Amazon może zapewnić swoim klientom usługi najwyższej jakości. Zanim wyślesz swoje produkty do centrów realizacji Amazon, musisz je odpowiednio zapakować i przygotować, dzięki czemu my szybko je odbierzemy i udostępnimy klientom. Każda docierająca do naszego centrum realizacji przesyłka, która nie spełnia naszych wymagań, opóźnia odbiór Twoich towarów i zwiększa ryzyko utraty, uszkodzenia lub nieprawidłowego odbioru towaru. Kiedy Twoja przesyłka dociera do centrum, pracownik Amazon skanuje etykietę wysyłkową, aby sprawdzić, czy identyfikator przesyłki znajduje się w systemie, a przesyłkę dostarczono do odpowiedniego centrum realizacji. Nie wolno sklejać ani łączyć kilku pudełek. Aby uniknąć pomyłek, na pudełkach nie powinno być żadnych innych kodów kreskowych, które można zeskanować z wyjątkiem etykiety wysyłkowej. Pudełka, które nie spełniają naszych wymagań dotyczących wielkości, wymagają specjalnej obsługi, co opóźnia proces odbioru. Kolejnym krokiem jest otwarcie opakowania wysyłkowego. Jeśli etykieta wysyłkowa jest umieszczona na szwie pudełka, może łatwo ulec uszkodzeniu w transporcie, stać się nieczytelna dla systemu i dla Amazon lub ulec zniszczeniu, kiedy pracownik Amazon otworzy opakowanie. Etykiety wysyłkowe należy umieszczać na płaskich powierzchniach, aby można je było zeskanować na każdym etapie procesu odbioru. Niemożność zeskanowania etykiety wysyłkowej może powodować opóźnienie w odbiorze towarów. Najlepsze materiały opakowaniowe i materiały sztauerskie to pianka, poduszki powietrzne i pełne arkusze papieru. Granulat piankowy i ścinki papieru spowalniają proces odbioru, dlatego nie dopuszczamy tego rodzaju materiałów opakowaniowych w przesyłkach towarów. Amazon weryfikuje również, czy poszczególne jednostki towaru mają kody kreskowe, które można zeskanować. Każda jednostka powinna mieć tylko jeden możliwy do zeskanowania kod kreskowy. Jeśli na jednostce nie ma takiego kodu kreskowego lub jeśli kodów kreskowych jest kilka, zostanie odłożona na bok w celu identyfikacji w dziale zajmującym się rozwiązywaniem problemów. Kodami kreskowymi muszą być oznaczone poszczególne jednostki, a nie opakowanie zewnętrzne. Umieszczenie kodu kreskowego na opakowaniu zewnętrznym może sprawić, że kilka jednostek zostanie przyjętych jako jedna. Pracownik ocenia, czy jednostki wymagają dodatkowego przygotowania, aby nie uległy uszkodzeniu w magazynie i podczas dostawy do klienta. Jeśli takie przygotowanie jest konieczne, a nie zostało przeprowadzone przed przyjęciem towaru w centrum realizacji, jednostki zostają odłożone na bok jako wymagające obsługi specjalnej. Nie dopuszczamy także luźnych opakowań. Produkty wymagające dodatkowego przygotowania po ich przyjęciu w centrum realizacji trafiają na listę magazynową z opóźnieniem. W zależności od liczby jednostek wymagających przygotowania, opóźnienie to może wynosić 2 godziny lub 2 dni. Jednostki, które nie wymagają dodatkowego przygotowania, są przekazane do odbioru. Proces odbioru polega na weryfikacji każdej jednostki z 6 stron. Upewniamy się w ten sposób, że towar nie jest uszkodzony. Każda jednostka powinna być odpowiednio zapakowana, by uniknąć uszkodzeń podczas transportu. Współpracownik przeprowadza również weryfikację nazwy. Jeśli nazwa i produkt nie pasują do siebie, artykuł zostaje wysłany do działu Amazon zajmującego się rozwiązywaniem problemów. Jednostka została odebrana. Jednostka zostaje skierowana do magazynu. Jeśli wystąpiły problemy na którymkolwiek etapie procesu przyjęcia lub odbioru, jednostki zostaną skierowane do działu zajmującego się rozwiązywaniem problemów. Odbiór jednostek przekazanych do działu rozwiązywania problemów trwa dłużej. Rozwiązywanie problemów to bardzo złożony proces, który wymaga czasu. Po rozwiązaniu problemu jednostka zostaje odebrana i umieszczona w skrzynce. Pomyślnie odebrane jednostki, nawet te, które wymagały od Amazon specjalnego przygotowania lub rozwiązania problemu, trafiają teraz na przenośnik. Zostają wysłane do magazynu, gdzie będą przechowywane. Każda jednostka zostaje zeskanowana, aby Amazon znał jej dokładną lokalizację. Teraz, kiedy klient zamówi Twój produkt, można będzie go szybko pobrać z magazynu, zapakować i wysłać bez opóźnienia.